Cześć, dziś czwarta niedziela Adwentu, więc zapalamy czwartą świeczkę. A teraz mam pytanie. Zastanawialiście się kiedyś, czy Pan Bóg da radę zmienić każdego? Sprawdźmy to. Co to znaczy, że Pan Bóg może zmienić każdego? To znaczy, że Pan Bóg może zmienić każde serce. To znaczy, że Pan Bóg ma moc nawet najgorsze serce i najgorszego człowieka zmienić w Boże dziecko. Pani Dorota zna historię, która jest dowodem, że Pan Bóg może zmienić każdego. Cześć! Człowiek, o którym dzisiaj chcemy posłuchać, nazywał się Saul. Czytamy w Biblii o nim, że był bardzo mądrym człowiekiem. Był uczniem Gamaliela. Był to taki nauczyciel, który uczył go prawa. Czytał wiele, wiele zwojów z księgami. Czytamy w Biblii, że czytał Torę i znał ją bardzo dobrze, wszystkie księgi. A nie było tego wcale tak łatwo znać to. Umiał też odpowiednie języki, żeby umieć to w odpowiednim języku, czyli po hebrajsku, przeczytać. Człowiek ten, Saul, był bardzo porządny. Przestrzegał wszystkich zasad. I powiem wam, że denerwowali go wszyscy ci, którzy tych zasad zapisanych i nauczonych przez niego od dzieciństwa nie przestrzegali, bardzo nie lubił. Do tego stopnia, że czytamy, że w pewnym momencie nasz Saul stał się człowiekiem, który zaczął prześladować. Trudne słowo, nie? Ale prześladować to znaczy, że utrudniać, a nawet niestety zabijać. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, bo był świadkiem, jak zabito jednego z diakonów. Ukamienowano go. I pod stopy Saula kładziono właśnie tam różne płaszcze. Wiecie, on się cieszył, że tak było, ponieważ nie było to zgodne z zasadami, tymi, które znał. Ale, moi drodzy, Saul zaczął tępić tych, którzy kochali Pana Jezusa. Czytamy, że Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał kobiety i mężczyzn i wtrącał ich do więzienia. Dlaczego? Ponieważ uważał, że skoro kochają Pana Jezusa, to robią coś złego. Tak się wydarzyło w tym czasie, że zwrócił się on nawet, poszedł do świątyni i poszedł do arcykapłana i poprosił o taki specjalny list. List, który miałby mu pozwalać pójść do miejscowości Damaszek i tam wszystkich, którzy modlą się i głoszą o Panu Jezusie, żeby ich ukarać, może nawet zabić, uwięzić, żeby im zakazać to robić, ponieważ jest to niezgodne z wiarą żydowską. Ale moi drodzy, dostał taki list i udał się w podróż z Jerozolimy do Damaszku. Ludzie nawet się cieszyli, że jest takim gorliwym człowiekiem, że pilnuje porządku, żeby wszyscy wierzyli tylko tak, jak się należy. Wziął żołnierzy i ruszył. I tak szedł. I nagle, kiedy tak wędrował, przed nim pojawiła się wielka jasność. Padł on na kolana. Nawet żołnierze, którzy z nim byli, także padli na kolana. Nawet upadli. I wiecie co? Znacie tą historię? Saulowi ukazał się Pan Jezus. Pan Jezus powiedział dokładnie tak. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Pan Jezus kazał mu powstać i pójść do miasta, do Damaszku. I obiecał, że tam znajdą się ludzie, którzy mu pomogą.
Popatrzcie. Człowiek, który szedł tam po to, żeby wszystkich naśladowców Pana Jezusa zgładzić, uwięzić, nagle sam Pan Jezus mu się pokazał. Pan Jezus ma moc zmienić każdego człowieka. Saul, z tego prześladowcy chrześcijan, stał się jednym z najbardziej gorliwych chrześcijan. Kiedy znikła ta jasność, żołnierze powiedzieli, że tylko słyszeli słowa, nie widzieli żadnej jasności. Ale musieli prowadzić Saula, ponieważ on nic nie widział i nic nie słyszał. I w tym Damaszku był pewien uczeń. Uczeń ten miał na imię Ananiasz. Ananiasz bał się pójść do Saula, ponieważ słyszał, co on robił w Jerozolimie. Ale ukazał mu się Pan Jezus i powiedział: pójdź tam, pójdź, znajdź Saula. Połóż na niego ręce, pobłogosław go, bo ja mam wielkie plany co do tego człowieka. On stanie się misjonarzem, on będzie jednym z moich uczniów. On jest jednym z moich uczniów. Idź tam i pobłogosław go. I tak się stało. Ananiasz poszedł do Damaszku, do konkretnego domu, który mu powiedział Pan Jezus. I tam znalazł Saula, pobłogosławił go. I jeszcze nie zdążył Saul wyjść z Damaszku, a już tam świadczył o Jezusie, bo Jezus stał się także i jego Zbawicielem. Z człowieka, który bardzo dosłownie trzymał się zasad i tylko potrafił tych zasad się trzymać, zmienił się w człowieka, który pokochał Pana Jezusa i pokochał wszystkich ludzi i zrozumiał, o co chodzi w tych zasadach. Bo te zasady, które mamy, czy to 10 przykazań, czy księgi biblijne, z których się uczymy, to wszystko może nas nauczyć miłości do Pana Boga i miłości do drugiego człowieka. Pan Bóg może zmienić każdego człowieka. Dlatego warto rozmawiać z Nim, śpiewać o Nim pieśni i trzymać się blisko Pana Boga. On może nas zmienić. Posłuchajmy dziś naszej ostatniej historii adwentowej. Utracona niespodzianka. Krysia siedziała sobie wygodnie na tapczanie i przeglądała katalog, który dostała w prezencie pod choinkę. Już czas, że pójść do kaplicy na program świąteczny, zawołała jej siostra Basia, wkładając płaszcz i czapkę. Panna Marta powiedziała nam, żeby być punktualnie, bo mają dla nas dużą niespodziankę. Mogę poczekać, aż program się rozpocznie i zdążę zobaczyć niespodziankę, odkrzyknęła Krysia. Raz się okaże, że będzie za późno, ostrzegała siostrę Basia i szybko wybiegła z domu. Kaplica znajdowała się naprzeciw domu Krysi. Ale od dawna było już tak, że zostawała w domu do czasu, aż rozpoczęła się szkółka niedzielna, a wtedy pędząc spóźniona wpadała na lekcję i była odnotowana jako obecna. Kiedy Krysia przewróciła kolejną stronę katalogu, zobaczyła białego, pluszowego kotka leżącego w łóżeczku. Mój, och, jak bardzo chciałem takiego mieć. Zegar tykał delikatnie. W całym domu było cicho. Krysia ziewnęła i zamknęła na moment oczy. Nagle usłyszała ludzi śmiejących się i wołających wesołych świąt. Zeskoczyła z tapczanu, pobiegła w stronę drzwi, szybko ubierając płaszcz. Ale kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła ludzi już wychodzących z kaplicy. Przebiegła przez drogę i zaczęła przepychać ją przez tłum. Popatrz na naszą niespodziankę, powiedziała Basia, trzymając białego, pluszowego kotka z zielonymi oczyma i miękkim, kręconym futerkiem. Każda z nas otrzymała takiego. Krysia nie mogła uwierzyć własnym oczom. Szybko zaczęła szukać pannę Martę.
Bardzo mi przykro, że nie byłam na programie świątecznym, ale zasnęłam i dopiero się obudziłam, tłumaczyła się Krysia. Mnie również jest przykro, że opuściłaś program i że ominęła ci niespodzianka, odpowiedziała panna Marta. Ominęła mnie niespodzianka? Krzyknęła Krysia. Tak, powiedziała panna Marta. Pani Kowalska dała niespodzianki tylko tym dziewczynkom, które były obecne. Oto dlaczego chcieliśmy, żeby wszyscy byli na czas, ale ty niestety jesteś za późno. Krysia opuściła kaplicę. W jej uszach ciągle brzmiały słowa za późno. Poszła do domu. Położyła się w łóżku, gdzie płacząc zasnęła. Następnej niedzieli Krysia była prawie że pierwszą z tych, którzy przyszli na szkółkę niedzielną. I słuchała, jak panna Marta wyjaśniała, że Pan Jezus pierwszy raz przyszedł jako niemowlę, ale obiecał, że przyjdzie ponownie. Uczniowie widzieli Pana Jezusa wstępującego do nieba, powiedziała panna Marta. I Biblia mówi, że dwóch mężczyzn w białych szatach powiedziało uczniom: ten sam Jezus, który został zabrany od was do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, jak widzieliście go odchodzącego. Nie wiemy, kiedy on przyjdzie, ale moją modlitwą jest, żeby każdy z was przyjął go jako Zbawiciela, aby był gotowym spotkać się z nim, kiedy przyjdzie. Jeśli ktoś, kto nie jest jeszcze gotowy, będę cieszyć się, jeśli będę mogła powiedzieć, co trzeba zrobić, aby być gotowym. Pierwszą ręką, która podniosła się, była ręka Krysi. Ja nie chcę znowu być za późno, powiedziała do siebie Krysia. A po więcej ciekawych lektur zapraszam was do księgarni Warto. Witajcie w księgarni Warto! Dzisiaj mam dla was dwie książeczki. Dlaczego? Bo jedna jest dla chłopców, o chłopcu, który spotkał anioła, a druga jest dla dziewczynek, o dziewczynce, która spotkała anioła. Te książeczki zawierają zbiór opowiadań, w których przesłanie Ewangelii zostało pokazane na przykładzie życia współczesnych dzieci. Obie z tych książeczek pomogą ci nauczyć się słuchać Bożego głosu. Polecamy serdecznie i zapraszamy do Cieszyna na Wyższą Bramę 29 do księgarni Warto i do naszej księgarni internetowej na www.warto.com.pl. Pani Basia na co dzień pracuje z seniorami, a jej pasją jest sznurkowe rękodzieło. Cześć, jestem Basia, witam was w kąciku kreatywnym. Dziś przygotujemy sobie aniołka ze sznurków. Będziemy potrzebować koralik na główkę, trzy sznureczki, akurat ja mam 5 mm, około 45 cm, jeden sznurek dłuższy, około metra, inny kolor, ja go mam też 5 mm, to beton skrzydełka. Następnie mam taki pleciony sznureczek, to jest 3 mm, z niego mam uciętych około 12 kawałków i te kawałki mam już przygotowane, rozplecione. To będą włosy. I jeszcze mam taki szary sznureczek, który jest bardzo dobry do rozczesywania. Z niego mam zrobionych 20 kawałków po 60 cm. To będzie nasza sukieneczka. Zaczynamy. Sznurek trzeba przepleść. Sznureczek, ten dłuższy, 45 cm. Trzeba przepleść przez główkę. Ja już to mam zrobione, gdyż szkoda mi tutaj na to czasu. I robimy tutaj u góry, robimy supełek, żebyśmy mieli go gdzie powiesić. Tu nam powstaje taka dziurka, do której wkładamy włosy. Przeciągamy je sobie tutaj przez tą dziureczkę. Trzeba uważać, żeby z dołu nie przeciągnąć z powrotem tego sznurka. Mniej więcej równo, potem sobie włoski utniemy tak, jak nam będzie pasowało. Mocno zaciągamy, żeby nam włosy nie uciekały. I następnie robimy szyję. Zaplatamy sobie jeszcze raz supełek od dołu.
mocno go dociskamy do tej główki. Musimy go dobrze ściągnąć, żeby on fajnie trzymał nam to wszystko. I mamy gotową główkę aniołka. Teraz będziemy robili skrzydełka. Skrzydełka bierzemy ten około metrowy sznureczek i robimy sobie taką ósemeczkę. O, zaplatamy około 3 razy, 3-4 w zależności ile chcecie mieć skrzydełek. W ten sposób związujemy sznureczkiem na środku, ja już mam to wykonane. Wygląda to w ten sposób. Odkładamy. Kolejny sznurek związujemy końcóweczki, supełeczki, to będą ręce. I ten dłuższy sznurek, co miał około 60 cm, też robimy supełki na dole, to są nóżki. I będziemy przekładać tutaj teraz te skrzydełka i rączki, żeby nam to trzymało, żeby się to fajnie trzymało, żeby się to nie rozpadło. Przeplatamy sobie nóżki przez oczko, jakby nóżki przez nóżki, o tak w zasadzie można powiedzieć. Zaciągamy i wychodzi nam taki korpusik, tu są rączki i nóżki. Teraz bierzemy główkę, te sznureczki, co nam z dołu wystają, bierzemy i przeplatamy sobie tutaj w ten sposób i musimy związać supełek, żeby nam to fajnie trzymało. I ten sznureczek, co związaliśmy po środku, możemy uciąć. Ucinam. I teraz mamy o, skrzydełka, rączki, nóżki. I teraz będziemy dokładać te sznureczki, co były po 60 cm, po 10 sztuk na jedno ramię. Przeplatamy. Musimy wyciągnąć rączki, żeby one się nam nie schowały i skrzydła. I drugi na drugie ramię. I też przeplatamy. Od przodu do tyłu i musimy je tu ładnie złapać, ładnie zrobić, żeby ładnie nadać kształt przede wszystkim. O! W ten sposób. Możemy na ukos, możemy prosto, jak komu pasuje. I teraz musimy zrobić pas. Ja robię tak, biorę szlą sobie, ściągam sznureczek. Przykładam tu i muszę owinąć teraz ładnie dookoła. Kilka razy się owija do góry i przez to oczko, które nam tutaj zostaje, starczy, starczy. Wkładam tu i przeciągamy ten dolny sznureczek. O, i wtedy się nam to ładnie chowa i będzie gruby, fajny pas. Tu musimy potem wszystko z przodu popodciągać, bo to wcale ładnie nie wygląda na początku. Trzeba trochę zabawy, żeby ten przód ładnie zrobić. Popodciągać sznureczki. Popodciągamy. I teraz musimy uciąć. Wygląda to w ten sposób. Tak, i musimy uciąć teraz długość sukieneczki. Jak obcinamy sukieneczkę, musimy pamiętać o tym, żeby nie obciąć nóg. Chyba, że chcemy anioła bez nóg. Bo też tak można. Musimy trochę wyrównać, żeby to w miarę prosto obciąć. No i obcinamy tam na długość, jaką nam pasuje. Może być krótka, może być dłuższa, może być za kolanko, do kolanka. Jak komu się podoba. Sznurki są bardzo niesforne, także to jest prawdziwa nauka cierpliwości. O. I teraz mamy stanowczo za długie nogi, które musimy trochę przykrócić. Czyli robimy jeszcze raz supełeczek sobie. Poprzycinałam nóżki i ręce, żeby były bardziej proporcjonalne. Teraz możemy namalować, ja maluję buźkę. Zrobimy na szybko. Oczka i uśmiechniętą buźkę. I teraz tak, nitki dolne można rozczesać, nie trzeba, zależy kto co lubi. Rozczesane, ten szal wygląda dokładnie tak. Tu mamy trochę inne skrzydła, ale widać rozczesaną
sukieneczkę, ona jest taka szersza, jest jej więcej objętościowo. Tutaj jest rozczesany ten biały sznureczek na dole, tu już jest w ogóle puszysty, zupełnie inny jestem, więc można rozczesać, można zostawić w takiej formie, jak kto woli. No i w zasadzie tyle. Miłej pracy, bardzo dziękuję i pozdrawiam. To już koniec na dziś. Zapraszam Was w Wigilię na specjalny odcinek i do zobaczenia. Cześć! Thank you.